Karta kontaktu, zwana też wizytówką, to miejsce, w którym możesz dowiedzieć się więcej na temat danej osoby z Twojej organizacji. Z kim oraz dla kogo pracuje, czy można z nią porozmawiać w późniejszym terminie, kiedy wraca z urlopu, czy ma numer telefonu inny niż służbowy oraz czy ma drugi adres e-mail. Kartę kontaktu można otworzyć bezpośrednio z poziomu listy kontaktów programu Skype dla firm. Znajdź osobę na liście kontaktów, umieść wskaźnik myszy na zdjęciu kontaktu lub jeżeli ktoś nie dodał zdjęcia na ikonie obecności, a następnie kliknij przycisk Wyświetl wizytówkę. I pokazały nam się wszystkie potrzebne informacje o danej osobie. Z poziomu karty kontaktu możemy wysłać wiadomość błyskawiczną. Klikając przycisk, wyślij wiadomość błyskawiczną. Z tego samego miejsca możemy również zadzwonić, klikając na przycisk Połącz. Automatycznie zostanie wybrany numer służbowy. Dwie pozostałe opcje to możliwość rozpoczęcia połączenia wideo oraz możliwość wysłania wiadomości e-mail. Jeżeli wybrana osoba przebywałaby poza biurem, nad jej zdjęciem zobaczysz treść automatycznej wiadomości, którą wysyła innym podczas swojej nieobecności. Z poziomu wizytówki czy też karty kontaktu możesz również zaplanować spotkanie. W zakładce Kontakt, w obszarze Kalendarz, widzisz, kiedy dana osoba kończy spotkanie. Możesz od razu kliknąć pozycję Zaplanuj spotkanie i zostaniesz przekierowany do programu Outlook. Tu możesz wprowadzić informacje na temat spotkania, wybrać dogodny termin, korzystając z asystenta planowania, zarezerwować salę, a następnie wysłać zaproszenie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, kto jest przełożonym danej osoby albo kto pracuje w tym samym zespole, przejdź do zakładki Organizacja. W tym miejscu zobaczysz fragment struktury organizacyjnej i w razie potrzeby w szybki sposób nawiążesz kontakt z właściwymi osobami. Funkcjonalność ta przydaje się głównie wtedy, gdy określona osoba przebywa na urlopie, a Ty pilnie potrzebujesz informacji lub podjęcia decyzji dotyczącej Waszego wspólnego projektu. Karta kontaktu jest dostępna nie tylko w programie Skype dla firm. Możesz ją otworzyć z poziomu innych aplikacji pakietu Office, takich jak Word, PowerPoint, OneNote czy Outlook, ale także jest dostępna w usługach Office 365, na przykład z poziomu witryny SharePoint czy też z poziomu dysku wirtualnego OneDrive dla firm. Czyli wszędzie tam, gdzie jest widoczne zdjęcie osoby lub jej nazwisko z ikoną obecności. Wystarczy, że umieścisz wskaźnik myszy na danym kontakcie, a następnie klikniesz strzałkę w dół, aby otworzyć wizytówkę. Praktyczna wskazówka na koniec. Jeśli chciałbyś otrzymywać powiadomienia o dostępności danej osoby, otwórz jej kartę kontaktu, kliknij trzy kropek, wyświetlając więcej opcji, a następnie wybierz Oznakuj dla alertów o zmianie statusu. Jeśli status danej osoby zmieni się, otrzymasz powiadomienie.